Witajcie, prosujemy trawę, ostatni potraw, trzeci w tym roku. Więcej się nie dało zrobić, było sucho było. Mamy trzy belki, cztery. Ogólnie z hektara wychodzi średnio, bo to tak gdzie zależy, jak pole, gdzie wyżej, no to słabsze, gdzie niżej, no to lepsze. 5 belek trawy z hektara, więc to nie ma tragedii, nieźle, bywało gorzej. Kończyny wyszło 6 belek z hektara, lucerny 4 belki z hektara, 10 arów. Więc ogólnie kilka belek się zrobi na ostatni potraw. Nieźle, mogło być gorzej, bo nieraz jak się kosiło ostatnie potrawy, było gorzej. Taka za duża trawa nie była, ale gęsta taka była. Więc gęstością nadrobiła. Przedostatnie pole. Jeszcze został hektar. Jadę właśnie sprasować na hektar, zwożę to wszystko i owijamy. I ten sezon zakończony, jeśli chodzi o belki. Zostaje jeszcze z 5 hektarów pszenżyta zasiać i dosiać to, co niedosiane. I będzie siew zakończony. Nigdy Fergusona nie sprawdzałem odnośnie spalania w prasie. Jeśli chodzi o siano kiszonkę, bo w słomie to kiedyś coś sprawdzałem, ale już dokładnie nie pamiętam, ile tam wyszło spalanie. Ale wszystko się zależy od tego słomy też, no jakie pole, jaka słoma, czy trzeba dużo jeździć, żeby jedną belkę zbić, czy jest belka za belką, bo to też wyjdzie lepiej. Gdy jest belka za belką, to spalanie wyjdzie niższe niż tak jeździć przykładowo i zrobimy na godzinę 20 belek, albo zrobimy 30, czy tam ponad 30, zależy wszystko od słomy, no. W tym roku no to ładnie było, belka za belką. A to już końcówka, bo nie będę musiał wyjść później, bo widzę tam pęcła. Na pęcle ucięło sznurek. Trzeba będzie tam wyjść, go przełożyć. Ale to już na sam koniec, bo tylko kawałek zostało dojechać to. Teraz się fajnie zbija ta trawa, bo jest taka drobna. To tak się zbija, jakby była prasa z nożami, bo się ładnie rozsypuje, nawet na podbieraku, jak ją podrzuca, to się ładnie rozkłada. A pierwszy potraw, no to jest ciężej zbić z tego względu, że no jest to długie. Jest to dość długa ta trawa i tak nic się nie rozkłada. A im większe, dłuższe, no to tym ciężej zbić. Już dzisiaj pierwszy raz jeżdżę na ogrzewaniu, bo zimno na dworze. Jeszcze wczoraj przy pracowaniu używałem klimatyzacji, a dzisiaj już używam ogrzewania. Jak nie w jedną, to w drugą. Jak nie za ciepło, to za zimny. No i mamy skończone to pole. Mamy 4,5 belki akurat z tego hektara. Ale ogólnie średnio wychodzi 5, tak jak względem wczoraj, jak patrzyłem, jeśli chodzi o trawę. No i dobra, finito. Wyjdziemy ten sznurek za pamięci. Przełożymy, o co się rozchodzi? Ano, rozchodzi się o to, że o, nawet wycofnęło. Tutaj co mam uwiązane na druta, co mi to wyleciało o takie coś. To jest uwiązane na druta i gdy pędzeł idzie, no to coś się zrywa na tym drucie. Musi być tak na druta, bo muszę dostać gdzieś w wolnej chwili, popatrzeć na internecie jakąś taką prasę używaną, żeby taki element dostał, bo tak to nie takie proste to dorobić. Najlepiej byłoby takie coś kupić. I tak to jako tako działa jeszcze w ten sposób. No już zrobiłem kilka belek na tym drucie, bo prawie od połowy
żniw, czyli od połowy pracowania słomy tam. Ze 300 belek słomy jeszcze zrobiłem na tym. No i wszystkie kiszonki teraz. To dobra. Jedziemy na następne pole. Na razie, cześć.